Witam serdecznie w kolejnym odcinku Wyprawy Wadowickiej. Tutaj siedzą jacyś ludzie. Są ludzie, którzy filmują, coś tutaj robią. Ja tylko przechodzę sobie. Słuchajcie, ci ludzie są tacy podobni troszkę do bushcraftowców. Tu nawet jest piesek. O, sobie pobiegł. A tutaj jeszcze jest jeden taki, który też będzie chciał zrobić jakieś zdjęcia. Dzień dobry, czy pan mógłby się przedstawić? Dzień dobry, ja jestem wędkarzem. Łowię ludzi. Tak, to jest wędkarz. No więc ja idę sobie dalej. Z ręki sobie kręcę i opowiadam. Chcę wam jeszcze coś powiedzieć. W ogóle wyszło coś takiego, że z samochodu, z lasu, ze spotkań, z różnych tam, napowstawało trochę plików. Jak ja je poskładam, nie wiem. To się okaże na pierwszym planie. Mariusz jest raper. To Mariuszku powiesz. No, bardzo się cieszę, że tu jestem. Powiem ci, pogoda dopisuje, świetna jest. A długopisu nie ma. Ja nie mam długopisu. Basia. Na razie się zachwycają. A myślisz, że będzie jeszcze zmiana? Takie rzeczy się dzieją, że ekipa to już tam poszła, a tutaj Tomek męczy się jako gospodarz i zbiera chrust na rozpalenie ogienka. Tutaj dym w oczy mu pomaga, ale no uwaga, uwaga, tak jest. Znaleźliśmy po prostu powalone drewienko, więc szkoda jest go zmarnować, nie użyć. No tak. Ja powiem szczerze, że ja widziałem kiedyś jakiś film dawno temu, że jakiś człowiek, jest jakiś kanał amerykański, nie wiem, tak chyba to się nazywa, i pokazują noże różne i oni niszczą dosłownie żywe drzewa, wiecie? Może w Ameryce tak wolno? Znaczy wolno, no. Niby bushcraftowiec, w cudzysłowie, jakiś tam hitlerowiec, nazwijmy to tak dla śmiechu, to sobie może wszystko tam rozpalić. Kiedyś była taka gadka, że w lesie wolno, nie wolno, a co tam sądzi kto. Myślę, że wystarczy. Na kanale kiedyś Marcin Bushcraftowy odniósł się do tego, co wolno, podał ustawy i tak dalej. A i tak sobie robimy, co uważamy za słuszne. Nie chodzi tutaj o to, żeby teraz emanować jakąś nonszalancją czy zuchwałością, tylko po prostu idziemy, bo ludzie przez całe lata, setki lat, tysiące, użytkowali w taki sposób rzeczywistość leśną, tak, bo na przykład musieli, tak. A teraz ktoś przychodzi i zakazuje im to robić. Nie chcemy być ludźmi, którzy będą odnosić się z brakiem poszanowania do prawa, ale mamy też prawo korzystać z planety, na której się urodziliśmy. Jakoś tak. Nie, Piotruś, mogę coś powiedzieć na ten temat? Możesz coś powiedzieć, już cię po prostu przybliżam. Poczekaj chwilkę, zobaczcie, jaki liściopad się już prawie robi, a październik. Mów, słuchajcie, końcu, mów. Kwestia jest po prostu taka, jeżeli mogę się wtrącić możesz, proszę. Zacznę wypowiedzi, że w lesie jako takim nie wolno palić ogniska. Tak, tak, tak. I nigdy tego nie róbcie, bo to jest po prostu moim zdaniem jakaś masakra. Natomiast jeżeli są miejsca do tego wyznaczone, tam gdzie my na przykład idziemy, jest miejsce wyznaczone przez ludzi, którzy przychodzą i palą sobie ogniska normalnie, więc to nie jest na dziko, że my gdzieś tam, coś tam i tak dalej. Na dziko to mucha w King Size była. No i tyle. Trzeba zachować zdrowy rozsądek po prostu. Muchę na dziko. Słuchajcie, od mądrego to i przyjemnie posłuchać, że tak powiem. No ja na przykład tam, gdzie jestem, to uczciwie przyznaję się, że gdzieś tam zapalę ten ogień, ale to nie jest tak, żeby nie zadbać. Kiedyś latem, pamiętasz, jak
chłopaki mówili, tam na przykład Krzysio z Bushcraft Team, pozdrawiamy Cię Krzysiu, też tak mówił o suszy, apelował, no i miał rację, prawda, bo no nie ma sensu, weź sobie na jakimś pniu wilka, ustaw, zagotuj sobie tą herbatkę, kawkę, czy coś zrób. To jest kwestia bardzo prosta. Starzy przewodnicy górscy, których w Polsce jest już niewielu, zawsze mieli taką zasadę. Wyczyścić ściółkę. Miejsce pod palenisko, nawet delikatnie skopać i później zabezpieczyć tak, żeby nie było widać, że paliliście i dobrze dogasić. Są pory roku, gdzie kategorycznie nie wolno nigdzie palić ogniska, nawet czyli w obrębie lasu. Nawet w wyznaczonych miejscach. Znaczy nie no, wyznaczonych możesz, bo one są 100 metrów od lasu generalnie położone, tak to nad leśnictwa. To jest zgodne z ustawą. Tak. Natomiast kwestia jest po prostu taka, że nie wolno palić ognia w lesie i tego się po prostu trzymajmy, tak? I tyle. Sami widzicie. Zoza korowa. No, będziemy zbierali troszkę. Pozyskujemy. Tak, proszę. Przytrzymałbyś kijek, to ja pozyskam. Oczywiście. Do pozyskania kory zozowej, żeby doszło do prawdziwej zabawy bushcraftowej, to wystarczy wziąć neka, jak widzicie, i można wyciąć sobie i pozyskać. Jak już pozyskasz, to mam prośbę, włóż mi do tej rozpałki, to będziemy mieli, tutaj sama odchodzi, bez użycia noża. Ja wiem, ale wiem też, że Lem jest fantastą i pisze, że przybysze z kosmosu są zieloni jak ciasto kiwi. Ale dla mnie są obrzydliwi, zbyt wyraźni, hałaśliwi i widzę ich zbyt jasno i ciasno. Kiedy będę chciał, zgasnął. Jakoś tak to korciło mnie powiedzieć. Okej. Przy czym zaznaczam, że nie idziemy na konkurs recytatorski, nie? Słuchajcie, normalnie ja jestem pod presją w ogóle teraz straszną, no bo robić pod okiem docenta przehabilitowanego bushcraftu polskiego. Wędkarza. Tak to jest, to szok jest, słuchajcie. Zgodnie z instrukcją. Opieńki? Tak. Pieńki. O, tutaj jest trochę tego, to masz na zbierał. No, to wystarczy. Wystarczy, no. Jacek, ja mam prośbę. Jak Piotrek weźmie już nóż, to przewróćmy tą brzozę na drugą stronę, żeby po prostu, jak deszcze zaraz spadną, to co mamy obrane, to ale niech sobie jest obrane. Ale chciałeś powiedzieć, że deszcze niespokojne. To deszcze te, niespokojne. Te, które targają sad. Tak, dziękuję. Weź nóż i przewrócimy ją. O, i tutaj sobie będzie schła teraz. Niech sobie schnie. Brzuska. Ja mam będziemy... nieodparte wrażenie, że to jest ta brzoza normalnie gdzieś karelska. Tutaj... Karelska. No dobrze, karelska. Ale to ty ją tak tutaj przygotowałeś. Tak, oczywiście, to jest wszystko... Jak jest surowe? Co? Nie. To jest wszystko... Dobre są? To jest wszystko, słuchajcie, w scenariuszu. Surowy normalnie opieńkowcu. Słuchajcie, no surowe opieńki je, ale prawdziwy normalnie bushcraftowiec. Jeszcze raz przypomnę, że nie je miodu. Tu są opieńki, możesz pokazać. Nie. Gdzie tam? O, są takie opieńki. Ale są duże. Malutkie. No. Prawdziwy bushcraftowiec miodu nie je, on normalnie żuje pszczoły. Oni już imprezują, ale to wszystko jest przez Wojtusia, bo Wojtuś zna drogę. Tak. I to on poprowadził ich do cypelka. Poprowadził ich do zwycięstwa. Do zwycięstwa też. Słuchajcie, fajna sprawa normalnie, że znowu możemy się zobaczyć i
resetować. To jest ta właśnie miła chwila. Teraz jest las jesienny. Wszędzie widzicie, liście spadają. Jedni mówią, albo latem to jest im gorąco, jesienią to im wiatr wieje, czy deszcz spada, a zimą to jest zimno, a wiosną to alergie mają, albo coś się nie podoba. Natomiast my kochamy las o każdej porze i sobie możemy to tak gadać, do kamery powtarzać. I właśnie o to chodzi. A jeżeli ktoś z Was lubi sobie na jego kanał zajrzeć, albo na mój, czy na kanały innych tam kolegów, to fajnie, no to super, nie? Że tak powiem. Pokażę Wam teraz zbiornik wodny, mega, to mam, nad którym się właśnie wybraliśmy. Do zobaczenia w następnym epizodzie. Tylko starzysz się. Kolejny epizod polega na tym, że witam w ogóle, że jesteśmy na miejscu i tak wygląda ekipa, jak widzicie i tak dalej. Ja jeszcze mam jedną taką ciekawostkę, to będzie związane z tym oto właśnie człowieczkiem. Pani profesor przejmie pałkę. Idź Basiu intuitywnie tak ze mną, że tak powiem. No i tak mi tyle wypełnia za plecak, a to był tyle za plecak. Osmaliłeś go. Nic, on już nie robił. Nie robię. Może nic nie. To jest Ontario Rad 5, słuchajcie, to jest bardzo fajne. I teraz co następuje? Bliżenie na Maciusia. I co? Mogę ci zabrać chwilę dosłownie? Tak, przyjacielu. Dosłownie. Maciusia to już kojarzycie z jakichś tam różnych filmów na innych kanałach. Tam jest też Sylwek, jakbyś rzuciła kamerę na Sylwka. Sylwku, machnij na chwilę łapką. Słuchajcie, Sylwek, było spotkanie tam kiedyś, mnie nie było na tym spotkaniu, a tak chciałem się zaznaczyć i tak sobie mówię, przewidziałem też to, dla Ciebie prezent, bardzo proszę przyjmij, żebyś miał pamiątkę od Centuriona, a ja żebym miał świadomość, że ten Ontario Rad pracuje w Twojej łapie. Tak po prostu, to było zaplanowane. Tomek, powiedz, że było zaplanowane. Tak, to było zaplanowane. Nawet były inne noże. Inne noce były do wyboru, ale on mówi, ale Maćkowi Rad 5 podejdzie najbardziej i po prostu... Nie, no nie do, to jest nie do wiary. Teraz trafia do Maciusia na ostrzenie. Do Maciusia trafia. Właśnie mi to zrobili surprise'a takiego, że... No weź go wyciągnij, popie. Czekaj, jak to wygląda? Ale wyciągnij go, pokaż, pochwal się, żeby się... Bo widać, że się cieszy. Nie rób cieszy. Piąteczkę. O matko boska. Jest używany, ale zobacz jak zadbany jest. To jest historię ma. On ma historię. Tak. Historię, o to chodzi. I zwiększoną moc przez to. Ludzie kochani. Od Centuriona. Tak. Takie ręce mi się częstą, także rzymskiego wojownika. Dajcie spokój z tym Centurionem. Stara historia. Ale piękny. Ale piękny. No niech się cieszy. Niech się cieszy. O, a tu jest ten rad też taki fajny. To siódemka. Wcale nie jest dłuższy, zobacz. Ja mam ale ja mam siódemkę oryginalną, ale nie, powiem wam. To jest kawał szpeja. To jest. Właśnie, powiedz mi, jak ci się w ręce trzyma siódemka. Za małą rękę. Weź złap na chwilę. Sylwek, pokaż mi. Ja mam Ontario Rad 7, a to jest przez Artura zrobiony, nie? Artur, pozdrawiam cię serdecznie. Nie no, on leży, on leży. Leży. Ten leży. To cię kręcę pod słońce i wolałbym tak. Leży.
Leży. Ale powiem tak, Tomek mi opowiadał już o tym nożu wiele razy, o tym, że on leży, że jest super ta mikarta, prawda? Ona jest tak wyszlifowana. Wyszlifowana jest, nie jest chropowata. Ja lubię tą chropowatość, ale miałeś rację, leży. Aczkolwiek jako kolekcjoner ja lubię w oryginałach i nawet te Ontario, które mają te kapciuchy takie, no to ja już jakoś się zaakceptowałem, nazwijmy to, chociaż nie ma to jak skórka fajna jak przy kondorach albo kajdak. Tak. Sylwek, jak ci leży? Pięknie. Tak. Bo słuchajcie, bo dlatego dlaczego Sylwek dostał ten nóż? Bo pierwsza sprawa jest taka, że ma Słuchaj, ja nie pamiętam pierwszej sprawy, którą prowadziłam, no, a to była pierwsza sprawa. Ma za parę tygodni jakieś tam swoje święto, bardzo ważne, o którym nikt nie musi wiedzieć. Natomiast druga sprawa jest taka, że dlaczego Sylwek dostał ten nóż? Bo kupił nóż u gościa, który go zrobił w bambuko. I nie lubimy takich gości, tak, którzy robią ludzi w bambuko. Nieważne kto, nieważne co, nieważne jak. Jest to knife maker w każdym razie, polski knife maker, który zrobił go w bambuko. Ja wytłumaczę, kto to jest knife maker. To jest knife maker. I dlatego, postanowiłem, że Sylwek będzie miał... Gość odrobienia maku. Że, w ramach tego, że ktoś zrobił mu przykrość, to ktoś zrobił mu przyjemność. On będzie miał najlepszy nóż, jaki trzymałem w ręku z takich dużych noży. Z takich dużych noży. Zaczyna się być to zawadliwe. Dzięki Tomaszku. Dzięki. Właśnie to jest to, ja chcę tak powiedzieć jeszcze tyle fajnego, że to jest właśnie to, że ktoś czasami wyrządzi jakieś zło czy szkodę nam, nie? I można po prostu gdzieś szukać pomsty, zemsty, odwetu czy innego rodzaju retrybucji, tak bym powiedział. Ale czasami zło można naprawić w ten sposób, mówię Tomek, nie, że zło można naprawić w ten sposób, że nie musimy się mścić gdzieś tam, ale możemy poszkodowanemu taki, zrobić tak, żeby rany mu się zagoiły. Był taki gość, to zdanie. Tylko jedno zdanie, jeżeli mówisz o tym. Był taki gość, który jest moim nauczycielem i będzie nim do końca moich dni, który powiedział: zło dobrem zwyciężaj. No jest taki. Kojarzę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tego nauczyciela, to tak naprawdę wyszło to, że z tym nauczycielem to jest tak, że on natchnął pewnego człowieka do napisania takich słów w liście do centurionów, 12 rozdział. A list do centurionów to jest biblijny list do Rzymian. No tak. Na głodzie. Tak, 12 rozdział, młodzieńcze. 12 rozdział. No ja myślę, że dobrze mówię. Dobrze powiedziałem wszystko, Basia? Dobrze. No to dobrze. Wzorcowo. Następny epizod jakiś to jest pokaz, który tutaj Tomasz F. Foryś zwany zaapelował. Tomaszu, oddaję ci głos. Wyjaśnij, objaśnij szerzej. Możecie robić to butem, tak jak robią to niektórzy, możecie robić to patykiem, ale no przecież... Albo tomahawkiem. Albo grabie sobie zabrać do lasu, albo nóż, albo cokolwiek innego. Tomek nie miał po prostu grabi, więc wziął tomahawk. Ale tak powinno wyglądać palenisko. Ale przygotowane. Weź ten tomahawk, wyciągnij, jakbyś mógł na chwilę jeszcze. Bardzo cię proszę. I że, bo ten film chodzi, żeby on trochę był chociaż true, weź go tak efektownie, wbij znowu. Aha, okej. Nie, no nie wszedł kadr. A, nie wszedł kadr, dobra. O! Teraz wszedł? Tak, wszedł. Jak się czujesz, powiedz? Jak się czuję, jak Rambo Buszka. Słuchajcie, to ja się mogę poczuć przy Tomku, jak on się czuje jak Rambo, to ja się mogę poczuć jak pułkownik Richard Krenna. Powiedzcie mi taką rzecz. Kto chce, że tak powiem, przynieść honory domu i rozpalić ognisko kresiłem traperskim? A kto jest gościem przy jednym pierwszym? Proszę bardzo. Ogniomistrzem mogę być. Ogniomistrz skaleń. Tu jest rozpałka, tu jest moje krzesiwo, jest węglona bawełna. Czyń honory. Bardzo dobrze, czyń honory domu. Sylwek? No? Chcesz Big Boya?
Nie. Bardzo dobre piły, tylko strasznie twarde ryby. Bardzo dobre piły do twardej ryby. Chodzi jak złoto. Właśnie muszę sobie obejrzeć moją, którą dostałem w prezencie. To jest przykład, że nawet dziewczyna przetnie drewno. Słuchaj, nie gadaj, bo na, u mnie na kanale była taka sytuacja, że Big Boyem kawał kloca cięła Basia. A Basia ma 73 lata, chyba w listopadzie skończy. Nie, niemożliwe. Przedał cię. Zobacz, jaki mamy sprzęt. No to niemożliwe. Dopiero. Chyba no. Dodałeś no. 50. Nie. Ile ci dodałem? A nieważne. No nieważne. Za dużo. Ja lubię panią profesor tak wkręcić. Ale klocka przeciąłam, bez względu na to, który to był. Basieńko, no. Będę cię potrzebował drobnych kijaszków. Następnym razem, jak będziesz miał pałatkę, nie wziąłeś, ale wziąłem hamak. Ja też. Słuchajcie, ten patent czynienia honorów, jeżeli chodzi o rozpalenie, to jest taka miła czynność dla nas wszystkich, nie? Fajne takie. No zobaczymy, jak to kolega Dym w oczy sobie poradzi tutaj. Bardzo dobrze sobie poradzi. No, kiedyś sobie na filmie Kamienny Wilk, marsz ku kamiennemu wilkowi, fajnie sobie poradził. Pamiętasz? No. Coś wam pokażę. Jestem w prezencie. Za niedługo na kanale, jak trochę poużywam, to wam powiem... A to taką samą Mariusz dostał. No, to wam powiem, jak to się ma z Laplanderem. Dobra, przepraszam Tomasz, bo tutaj jest teraz ta chwila uroczysta. To jest najważniejszy moment dzisiejszego dnia tak naprawdę. Słuchajcie. Słuchajcie, tutaj... Nasz kolega Dym w oczy, misternie to krzesa, a tutaj siedzący obok Tomasz Foryś uczy się, jak to zrobić prawidłowo. Zawsze się uczymy, nie? No, oczywiście. No. Dzisiaj pani profesor też asystuje. Basiu. No i teraz pytanie techniczne, czy odpowiedniej... To już tutaj kolega Dym w oczy. Mówię, nie bój się. Nie rób na kamieniu. Słuchajcie, ja pierwszy raz widzę, żeby ktoś krzesiwem kowalskim krzesał o paznokieć własne. I ten mój głupi śmiech, co gdzieś mi napisali. Mogę? Dasz mi na chwilę krzesiwo i ten? I bawełnę? Że ktoś krzesał. Nie, tego mi nie da. Jedną bawełnę. O własne paznokieć. To się pokażę. Czy też o paznokieć? Tak. Ja o zęby będę. Co to mówisz, że się nie da? Ty mówisz, że się nie da? Popatrz. Z tego krzesiwa iskry idą w dół, nie w górę. Bo zazwyczaj z krzesiwa iskry idą w górę. Z tego idą w dół. I już masz. Proszę. No spróbuj jeszcze raz. No próbuję. Jak złoto, napij sobie. Proszę. Chcesz się to rozkładać? Na jeszcze mniejsze? Tak. Poczekaj, muszę coś znaleźć do pobijania, bo tak to jest potrzebne. O, już masz. Nie będę nożem. Chciałeś. Tam jest po to jest siekierka, żeby sobie zrobić. A nie bawić jak harcerz. No. Chyba miałem. Masz? Przygasło? No zdziwiony jestem, że bawełnę złabi. Puściło. To jeszcze raz, do skutku. Cierpliwy kamień ugotuje. Też nie, żarzy. Żarzy. Jest. Trzeba dmuchać. A jak się żarzy, to mi się kojarzy, że będzie ogień. Ale jak na razie wysiłek na Jacka twarzy. Możesz. Weź sobie w korę brzozy zawiń, żeby cię nie sparzyło w ręce, mogę? Bo jest kora brzozy i jest też kora... Jest kora brzozy i kora Tomasza Forysia, to taki piesek. Kory właśnie nie ma dzisiaj, ja chciałem wyjaśnić dlaczego. Zaraz wyjaśnisz. No tak, no to gdzie, no to wiesz, Nie, no gdzieś mi się to schowało. No dobrze. Cierpliwy kamień ugotuje.
To dobrze, że ci się schowało. Patientes estotis lapis cocus, to po łacinie. I co? Wojtuś, czemu amper volt? Dobrze jest! Poczekaj. Tak po prostu. Masz jeszcze, czy nie masz? Fajne było logo, w internecie znalazłem, więc... O, może być. Właśnie śmiałem się. A masz... Pokaż, mogę? Mogę coś zrobić? No możesz. Mogę? A do... masz więcej tego? Wariactwa? Tomek, ty po angielsku mówisz? Tak. Mówię. Do something, do something. O, widzisz. Zróbmy porządne gniazdko. Jest taka zasada pewnego człowieka, który nazywa się Ray Mears, że albo coś robimy na 100%, albo nie robimy w ogóle. Jeżeli robimy coś na 100%, to po prostu zgniatamy to całe ustrojstwo. Uformujemy to, a później wsadzimy, nie trzeba, nie ale wsadzimy na drzewo i ptaszek będzie miał gniazdko. Nie trzeba tego formować. Bawełna zwęglona ma jedną wadę. Delikatna. Jest delikatna, to jest jedna sprawa, a druga sprawa namacza się od dłoni. I wilgoć po prostu powoduje. Nie, od ludzkiego potu. To chcecie zapalić od ludzkiego potu? Od ludzkiego? Od ludzkiego potu. Słuchajcie, to jest człowiek, Maciek, który to powiedział. Najlepsza rozpałka to ruski pot. Macie. Ale wysuszony. Maciek. Ale wysuszony. Wyciągaj się stąd. Składaj pot. No jak mam, bo musisz wyciągnąć. No już, składaj pot. Fire. I teraz zasada jest taka, żeby przewrócić to do góry nogami. Basio, prosimy. I się nam pali. Pani profesor przyniosła suszu trochę. Odwrotnie. Nie ma szans, żeby było. Ale to miało być na trzy zimy. Zaraz, dokładka będzie. Tu jest. Tutaj jest. Tu. WD-40. Tutaj. Czekaj. Jest. A, to nachęciłeś. A jeszcze tak. WD-40. Zakleimy dookoła. Dobra, o tutaj też się coś dzieje w ogóle. To jest hydrauliczne. Mój wilk. To jest The Wolf of Matthew. Tak. A tutaj z mleczarni kanka. Ona idealnie pasuje, jak wkładasz do środka i jest komplet. Wkładasz ją do środka, jest idealnie, wszystko pasuje. Tak jakby było w komplecie. Ale z mleczarni, z PGR-u, nie? Tak, prosto tam ktoś ma małą taką malutką klubeczkę. Ty, proszę cię bardzo. Zaraz ci zrobię tą. Utnę kawałek, zrobię ci zaraz tej. Do mieszania. Zaraz to musimy zrobić ten. Fire. Kawę. Kawę, ale to musi, wiesz. Dobra, jest jeszcze taka opcja. Jajecznica. Ona miała być dzisiaj na 8 rano, na 9 na śniadanie. Jest tu jedna osoba. Ale ten kanciarz, oczywiście, jak żeśmy dojeżdżali, i to wadowiec powiedział... To jest ta osoba, ja tą osobę, jak się odwróci, to poproszę na chwilę o coś. A to wielogiel ma teraz. Rozumiem, że on... Tak. Tak. Wojtuś, to jest trochę smaczne. Ej! Piesek z nami poszedł, nie rozumie, o co chodzi, bo myśli, że patyczką, ale towarzyszy myśli, że patyczka mu rzucimy, piękny piesek. To jest tak, w samochodzie jadąc dzisiaj to powiedziałem, że tam niespodzianki, będą 4 dla Basi, tak wkręciłem oczywiście panią profesor, no ale powiedziałem, że będzie jedna taka i tak dalej. Poczekajcie chwilę. Maciuś, zawołaj na chwilę pieska. Poszedł Florian. No ja miałem Kazimierza. I to jest tak. Słuchajcie, pani profesor, zawsze jak my gdzieś się robimy wypady, jedziemy gdzieś coś, to ona mi mówi tak, słuchajcie, czy ona nie będzie przeszkadzała, czy nie będzie piątym kołem u wozu i tak dalej. Na tym kanale podstawą, siłą rzeczy musi być no, las, żeby ktoś chciał oglądać Centuriona, tak? Jakieś tam inne rzeczy muszą być. Jamci też jest na tym kanale jakąś podstawą, ale druga osoba taka, prawda, która się pojawia, to jest pani profesor. Basiu, ja ci na wizji to mówię i tutaj normalnie już obiecaj, tam nie wiem. Proszę o głos, proszę o głos, ale powinieneś wiedzieć, że moją taką zasadą życiową jest
nigdzie się nie wbijaj. A tak. A to jest zasada życiowa. I zgodnie z tą zasadą czasem muszę jakieś pytanka dodatkowe dodać. Zadać. No, ale tak czy inaczej widzę, że... Ja powiem tyle. Słuchajcie, że ja też nie lubię pewnych rzeczy takich. Nie wiem, typu jak ktoś mi mlaska, kiedy siedzi przy mnie, albo zachowuje się, albo jak, nie wiem, puka, stuka, jak ja myślę na przykład. Ale jedna z takich rzeczy, których po prostu nie lubię, nie człowieka, tylko cecha, rzecz, przywara, to jest nachalność. Takie na siłę wpychanie się gdzieś do kogoś na przykład, lub komuś, nie wiem, z poglądem czy z czymś. Pani profesor nigdy tego nie robi, ale to musi być na kanale powiedziane. Basiu, nie jesteś nigdy piątym kołem u wozu. Dzięki. Teraz pani profesor z tego tytułu, słuchajcie, złoży wam oświadczenie. Po prostu, jak się Basia czujesz z tym? Fajnie. No to tak czy inaczej czuję się fajnie, jestem no super i dobra. Miejscu. A teraz chodźmy, idź. No. Idź, prowadź, proszę. Teraz tak. I teraz ja zrobię mały eksperyment. Słuchajcie, panowie, mogę zapytać wszystkich was o coś? Tak. Jacka, Tomka, Mariusza. Słuchajcie, wyobrażacie sobie jedną rzecz, żeby nie było tutaj pani profesor dzisiaj? Nie. No to Basiu, no to jak ty masz być piąte koło u wozu? Wyjaśniłem, słuchajcie, wszystkim użytkownikom gdzieś, bo Basia czasami się czuje, czy nie przeszkadza. Ja mówię, nie, Basiu, jesteś normalnie tutaj. Dzięki, zawsze. Słowo, że pani profesor nam przeszkadza, to jest obraza dla nas. To jest dla nas obraza. Nie. Wycofuję to, co powiedziałam. Dziękuję. Bardzo słusznie. Trójnóg jest. No i dobra, wystarczy na razie tego kręcenia tu. Co ty myślisz o tym? Na razie pauza, nie? No tak. Trzeba na razie zapalić. Tu jest wiaterek. No bo jak już robimy herbatę, no to w dużym. Tutaj mamy taką sytuację. Wojtusiu, przeproszę cię na sekundeczkę. Nie, Sylwek. Mógłbyś nastąpić się. O, dziękuję uprzejmie. A tutaj... bawełenka się z węgla w chustce, którą Tomek przygotował, spreparował. Jak potrzebujecie jeszcze jakiegoś rymu, to Mariusz dorymuje. Przygotował, spreparował. Aha, ale żeby nie przegotował. Piotruś. Ale żeby nie przegotował. Piotruś. Słuchajcie, dwa dni temu rozmawiałem telefonicznie z Zacnym Szokorkiem. To znaczy two days ago. No i Zacny Szokorek w moim imieniu kazał wszystkich was serdecznie pozdrowić. O, dziękujemy! Pozdrawiamy Szokorku! Bardzo mu żal, że go nie ma z nami, ale duchem jest. Pamiętajcie, że duchem tutaj jest z nami Szokorek. A myśmy, słuchajcie, wiecie co, ja wam powiem coś takiego. Mam coś przy sobie, to jest coś takiego. To jest elektrokajet, smartfon dla elektroćpunów. I to jest urządzenie, które służy do dzwonienia. I ja dzwoniłem też Szokorka dzisiaj w trakcie jazdy. I żeśmy sobie rozmawiali, pozdrawiał. Także Szokorku, bardzo tobie dziękujemy, że chciałeś nas pozdrowić. No i tyle. Maciuś tutaj normalnie, zobaczcie co ten Maciuś robi. Na moim... Na jego wilku. Tak. Tutaj jest dobroczyńca jajecznicy. Obróć się proszę, dobroczyńco. Dlaczego dobroczyńca? Do dobroczyńca jajecznicy jesteś. Tutaj, mnie to zawsze korci o tu. O, tak mogę? Słuchajcie, o, zobaczcie. Normalnie bryza nesmug. Słuchajcie. Moja robiona przeze mnie rękojeść. Ale ja to zaraz poznałem, że to jest bryza nesmug. Ja, przepięknie, ładnie leży w ławce. Zwracam. Super. Ale niech ci mnie zatrzymuje, mamy jedzenie. Oczywiście to żarty są. A tutaj już kolejny wilk. Mówię, Wojtuś zajął się rozpaleniem tegoż urządzenia. I tutaj mamy taki sporej wielkości
czajnik, do której wejdzie sporej ilości woda. Tutaj Wojtusiu, coś byś powiedział na temat tego czajniczka? Nie, kupiony na złomie. Na złomie kupił. Zabytkowy. Mariusz, na złomie to tam ten. Weź Mariusza, pokaż mi. Mariusz, na złomie to doktor ten z Alternatywy 4, inżynier Manz. To wielki człowiek. Tak. Ale słuchajcie, my musimy dzisiaj owścić właśnie ten. Zaraz będziemy parzyć kawkę. Zobaczymy, jak się sprawdzi. O kawkę chętnie. Chętnie. Co tu się dzieje? Pani Barisz, kurczę, na którą kawę tu się tutaj teraz lepić? Wiesz, tu był chlebek. No. Komuś koło ciebie jest chleb? Ja chcę? Nie, tu jest chleb. Bądź eko. Tak, bądź eko, logicznie. Odpalali takie paliwko, Piotrusiu. Piotrek, odpalali paliwko. Wiem, widziałem to u ciebie na filmie. BCB. BCB. O. Takie paliwko, tak to wygląda. Siłą, godnością i forysiem osobistym. Krzesiwem. I osobistym forysiem dla Centuriona. Tak. Wiecie, jaki jest numer? Właśnie poinformował Tomek, że idzie Forestman i jest już na wysokości paśnika. Kto jeszcze ma ochotę na jeszczycę? No, minimalnie troszkę. No to zobacz. Dobra. No to co? W następnym epizodzie, słuchajcie. W następnym epizodzie was przywitamy. Jeszcze możesz. Kto chce? Ja mam chlebek, żeby kawy nie pić na... Tu jest najważniejsza rzecz. Najważniejsze jest, żeby w ciasnych butach nie chodzić. To jajecznica z szczupem, dzięki. Proszę bardzo. No to. Zaraz zobaczę, bo jest fajna. Zobaczcie, oni sobie siedzą tutaj. Witam w kolejnym epizodzie wadowickiej wyprawy. I chciałem wam pokazać parę fajnych takich rzeczy. Oprócz tego, że tutaj przyjaciele lasu siedzą i spożywają sobie jedzenie, każdy według uznania. Jacek sobie z Tomkiem gada. Sylwek sobie je. Proszę, jaka smaczna jajecznica. Tomahawki. Pani profesor już zjadła, nie poczekała na potrzeby filmu. Tutaj kanka, mówię, z PGR-u, macie krągną. Pani profesor, wręczymy to machołka, może się... Ale słuchajcie, Wojtuś, na moim wilku, tym Lumberjack Robbins, ustawił ten czajnik. Duży, wielki czajnik. I musimy poczekać, aż się ta woda zagotuje po prostu. Wojtusiu, ile nalałeś? Ponad litr. Ponad litr, no to może na starczy. To jest Lumberjack Robbins. To, co ja na kanale pokazywałem. Znasz człowieka. U Tomka.pl. U Tomka.pl była pokazana. Tomku.pl, pozdrawiam cię. Tomusia, wszyscy pozdrawiamy. Tak jest, ja też cię, Tomku, pozdrawiam. Traperski czajnik. Strągi tutaj ciągle. I tutaj możecie jeszcze raz pozdrowić, jak chcecie. Pozdrawiamy Tomka. Pozdrawiamy. I zielonego hejtera. Tak, zielony hejterze, słuchaj, ja... Wysłany i Kondora, pozdrawiam cię. A ja wysłany wędkarzy też cię pozdrawiam. Oglądajcie zielonego hejtera. On to jest psychicznie chory, bo nie skontaktował się ze swoim lekarzem tam osobistym, psychologiem. Psychologiem. Ale jest jeden taki kolega w świecie turystyki czy wędkarstwa albo gdzieś czegoś, że on by ci mógł pomóc. Pomóc, bo on ma biegłych znajomych. Ma, tak? Także to jest tyle fajnie. No to fajnie to. Ja wolałem, żeby wypukać, nie? Pani profesor, słuchajcie, bawi się tomahawkiem. No, wiesz. Tak fajny sprzęcior, że trzeba potestować. A ja sobie pójdę tutaj. No i słuchajcie, do zobaczenia w następnym epizodzie.